I wystarczy, że konsument przyjdzie i powie: Tak, ja chcę kupić tę rzecz w tej cenie. Czyli przyjął tę ofertę, Czyli przyjął na, takich ofertę na takich warunkach, jak zostało to wystawione. Sprzedawca nie ma prawa odmówić zawarcia takiej umowy, chociażby byłaby dla niego niekorzystna. Co z zakupami w sieci? No bo coraz więcej osób korzysta z tej formy. Widać wyraźnie to działanie przedsiębiorcy, że. Tak, że manipuluje cenami. Prostu. To znaczy najpierw zawyżył cenę tylko po mhm. to, żeby ją potem promocyjnie obniżyć. Ale i tak jak chcę coś kupić i widzę, że to jest droższe, a 30 dni było temu tańszębie. tańsze. Tak, dokładnie. Może Pamiętajmy. jeszcze przecenią, to ja się chwilę Jasne. Dokładnie, wstrzymam. to jest wyższa na kilka dni e, cenę, ażeby wywołać wrażenie, że faktycznie obniżka i okazja jest na tyle duża, że warto w tym momencie się zdecydować, a tak faktycznie nie było. Wielu przedsiębiorców w dalszym ciągu albo nie informuje o tych niższych cenach albo robi to w sposób błędny, mamy do czynienia z wadą, której nawet sprzedający był nieświadomy, to rękojmia nadal obowiązuje. Ile czasu ma przedsiębiorca, żeby taką reklamację rozpatrzeć? 14 dni kalendarzowych, pamiętajmy tak, 4... o tym. Nie ma czegoś takiego jak dni 14 dni kalendarzowych, czyli w ciągu tych dwóch tygodni odpowiedź musi nastąpić, jeżeli przedsiębiorca chce się obronić przed naszymi roszczeniami. I dotrzeć do kupującego, zgłaszającego reklamację. Ta czekoladka nagle ze 100 gram robi się 80, 75 i tak dalej. No nie jest to działanie zabronione. Czytajmy te karteczki e, proszę o przemyślane zakupy zwrotów nie przyjmujemy. Witam Państwa na kanale Votum Finance Help. Ja nazywam się Paweł Wójcik, a to jest program Prawie przy kawie. Program, w którym tradycyjnie będziemy rozmawiać na temat praw konsumentów, dotychczas poruszaliśmy się w szeroko zakrojonej tematyce bankowości. Rozmawialiśmy o frankowiczach, o kredytobiorcach gotówkowych, a także o kredytobiorcach i osobach korzystających z bankowości elektronicznej. Natomiast dzisiaj wypływamy na szersze wody i będziemy rozmawiać o prawach kupujących. Akurat jesteśmy teraz w okresie komunii, więc z pewnością część osób, która jest zaproszona na tą uroczystość, będzie dokonywała jakichś zakupów. No i dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie: co z takimi nietrafionymi prezentami? Jak reagować i bezpiecznie korzystać z promocji? Kiedyś kupowało się na komunie pierwszy zegarek, pierwszy rower, teraz już pewnie kłady. Syn detektywa rudkowskiego dostał nawet samochód. Także mówimy tutaj o dużych transakcjach, także będziemy dzisiaj rozmawiać o prawach kupujących, a naszymi gośćmi będzie komplementariusz kancelarii Kałużyńska i wspólnicy Izabela Kałużeńska. Dzień dobry, witam serdecznie. I naszym drugim ekspertem, naszym drugim gościem będzie pan Piotr Nowak, również komplementariusz kancelarii Nowak gdyś i wspólnicy. Witam serdecznie, witam Państwa. Jeśli chodzi o prezentację, wszystko jest ok. Nie pomyliłem tutaj tych ważnych funkcji. Tak, że... jestem komplementariuszem. Adwokat Izabela Kałużyńska też się zgadza. Dobrze, to ja tylko <laughs> dla uzupełnienia jeszcze dodam, że nasi goście prowadzą również na YouTube kanał Od Wschodu do Zachodu. Serdecznie zachęcam do tego, żeby go subskrybować, obserwować, bo tam bardzo dużo informacji właśnie na temat praw konsumentów. Kanał skupia się na prawach konsumenta, konsumentów. Na początku oscylowaliśmy wokół kredytów, kredytów konsumenckich, kredytów frankowych. To były kor, jak gdyby tego kanału. Natomiast zauważyliśmy, że. Również należy rozmawiać o prawach konsumenta i również o sprawach życiowych, które dotyczą każdego z nas. I wtedy, dlatego rozszerzyliśmy trochę tematykę i zaczęliśmy rozmawiać o innych rzeczach, które są istotne z naszej, z naszej perspektywy dla, każde, dla każdej osoby, każdego uczestnika rynku finansowego. Czyli prawo bliżej ciebie. Tak, prawo, bliżej, tak, prawo tak, po tak, ludzku oczywiście. i prawo bliżej każdego człowieka. No, pamiętajmy, że... My jako... Jesteśmy przecież wszyscy konsumentami w pewnych określonych relacjach życiowych, więc tematy, które poruszamy, dotykają tak na sprawę każdego z nas i sytuacji, w której potencjalnie możemy się znaleźć, podejmując określone czynności, podejmując określone e, działania, dlatego... Y, Typu recydywa. Tak, oczywiście. Czy wywieszenie prania na balkonie i coś się z tym wiąże. Natomiast y, też od wschodu do zachodu, o czym też będziemy mogli prawdopodobnie e, powiedzieć, z uwagi na to, że tak jak Polska długa i szeroka, tak pewne rzeczy się różnią i myślę, że to jest. Tak, ale do tego kontek. sobie jeszcze wrócimy, że tak powiem, na koniec. Natomiast wróćmy do klu naszego dzisiejszego programu, czyli właśnie do tego, jakie mamy prawa jako kupujący. W ubiegłym roku weszła dyrektywa Omnibus. Wdzięczna nazwa, więc pewnie też trochę więcej na ten temat powiecie. Natomiast zacznijmy może od takich podstaw, czyli w jaki sposób nas przedsiębiorca powinien informować o cenie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, korzystając z różnego rodzaju promocji. Przede wszystkim ta cena musi być wyraźna musi być na tyle widoczna i zrozumiała dla przeciętnego konsumenta, aby nie wprowadzała w błąd. No, już Biedronka raz została za to ukarana, że właśnie wprowadzała w błąd i dostał łokik, wymierzył jej no, dosyć dolegliwą istotną karę, istotną karę. Pamiętajmy, dokładnie. że kara jest odliczona od, od wysokości obrotu, co... Doronimo ma dosyć dużo obrót. obrót. Co, tam, przez, przez to ten ułamek, który został uwzględniony jako, jako wymiar tej kary, z punktu widzenia nawet takiego wielkiego przedsiębiorcy był czymś istotnym. A to. na czym to naruszenie polegało? No bo wiemy, Jaka kara i jak jest liczona, ale co konkretnie Biedronka zrobiła, że Walkie postanowił taką karę nadać? Przede wszystkim zwróćmy uwagę, jeżeli jesteśmy w tego typu sklepie, jak Discont, jak Centrum Handlowe, jak Supermarket. Mamy bardzo dużą liczbę produktów, które jest potencjalnie do nabycia. Tak? Mamy wystawione materiały na półkach sklepowych. One są czasami wystawione w różnych miejscach. Czasami zdarza się, że na przykład, jeżeli w przypadku Biedronki czy innego dyskontu, mamy że do czynienia. Nie, ale mamy do czynienia z rzeczami, które są w koszach, są wystawione na paletach i tak dalej. Każdorazowo ta cenówka, czyli ten, ta informacja o cenie, musi być tak przyporządkowana do artykułu, żebyśmy my, jako kupujący, wiedzieli, jaką konkretnie cenę zapłacimy za dany artykuł. Dodatkowo, jeżeli mamy rzeczy, które są jakby ilościowe, tak, czyli kupujemy je albo na sztuki, albo na wagę musi być podana cena jednostkowa, bądź to za sztukę, bądź za kilogram, w zależności od tego jak ta cena jest obliczana. Brak tego elementu, no, jest też uznawane za niedoinformowanie konsumenta o cenie. Dlaczego? Zwróćmy uwagę, jeżeli produkty różnią się na przykład gramaturą. Weźmiemy sobie dwa opakowania, nie wiem czekolady. Jedno z nich będzie cięższe, drugie będzie lżejsze, a cenę będą miały zbliżoną. Wydaje się, że mamy do czynienia z podobnymi produktami. Natomiast jeżeli porównamy już cenę jednostkową, do czego zobowiązuje między innymi dyrektywa, o której już wspomniałeś, widzimy, że jeden produkt jest tańszy, drugi produkt jest droższy, więc w tym zakresie brak informacji o tym, w odpowiednim miejscu i też w odpowiedni, czytelny sposób, było podstawą do nałożenia tej kary. Drugim, no tak, i, ale to i jest... czytnik, i też kontynuując ten wątek, czytnik cen, który jest powszechny w każdym dyskoncie, nie zwalnia nie z tego. Działa. Nie zawsze działa to raz, ale dwa, też nie zwalnia z obowiązku. Ceny mają być przyporządkowane w taki sposób, żeby, żeby konsument kupujący mógł w łatwy sposób wyszukać cenę tego produktu. Nie może ona wprowadzać w błąd. Jeżeli ona wprowadza w błąd i jest źle określona cena, to kupujący może domagać się tego, żeby produkt, dany produkt został mu sprzedany po cenie, która została przyporządkowana przez pracownika danego sklepu Chociażby do błędnie. tego błędnie do, te, do danego produktu. Czyli tuż, tu i teraz on może zareagować, nie musi najpierw nie, nie, kupić musi składać, podróż... nie, nie musi składać żadnego oświadczenia czy coś. tylko. To zresztą też jest jednym z elementów tej, tej kary i postanowienia, które zostało nałożone na Biedronkę. Zapewne wiele osób, które dokonują zakupów w tej sieci sklepów Dostrzega komunikat przy kasie samoobsługowej, gdzie wprost jest powołany przepis ustawy o prawach konsumenta, że ty konsumencie masz prawo nabyć ten towar po najkorzystniejszej dla siebie cenie. I nieważne, czy to będzie cena, która wybije się w danym momencie na kasie, czy to będzie cena, która jest przyporządkowana do cenówki, czy na przykład. Mieliśmy do czynienia z promocją, która nie została, mówiąc łagodnie, zdjęta na czas przez pracownika i w tej sytuacji mamy yy, jako kupujący prawo do tego, żeby kupić po tej cenie, która jest dla nas najkorzystniejsza. Yy, sklep nie może powołać się, nie bo w systemie cena jest taka i ja ci tego sprzedać nie mogę. Przy czym? Konsument, po stronie konsumenta jest jak gdyby udowodnienie, że to było działanie wprowadzające w błąd danego klienta. To on musi wykazać, że faktycznie uznał, że cena, która została przyporządkowana na półce sklepowej, jest ceną tego produktu, który on kupił. To nie jest tak, że ktoś przynosi inną cenę z innego miejsca i mówi, że te parametry tego produktu są podobne do produktu, który on chce kupić i dlatego chce kupić po mniejszej cenie. Okej, okay, ale to zostawmy na chwilę sklepy stacjonarne i Biedronkę. Mhm. Co z zakupami w sieci? No bo coraz więcej osób korzysta z tej formy. Czy tutaj ta informacja o cenie też musi być w jakiś sposób sformalizowana? Na pewno pojawiło się coś takiego jak najniższa cena z ostatnich 30 dni, no bo były takie praktyki sklepów, gdzie najpierw zawyżano sztu sztucznie cenę, potem obniżano. Teraz już to się zmieniło. Mam nadzieję, to tak już funkcjonuje? Wszystkie, wszystkie produkty, które były w, są uznawane w promocji, one muszą mieć cenę. Ale taki, taka zależność, że to są ceny z 30, sprzed 30 dni. Jeżeli, jeżeli dany produkt był objęty promocją w okresie w, w ostatnich, 30 dni, w ostatnich 30 dni, to się okazuje, że na przykład produkt był w, zupeł, był w niższej cenie, albo dochodzi generalnie do absurdu tej ceny, która jest wskazywana 30 dni przed, bo ona może być zdecydowanie wyższa, ale też może być zdecydowanie niższa, i to wynika z tego, że ta cena musi być na dzień 30 dni przed ogłoszeniem ceny ale na czyli dany produkt. To front. musi być najniższa cena z ostatnich 30 dni. Mało tego, niektóre sieci bronią się w ten sposób, że wskazują cenę regularną, cenę najniższą z ostatnich 30 dni oraz cenę aktualną, czyli tą, tę cenę promocyjną. I wówczas te różnice, tak jak mówisz, potrafią być na tyle duże, że widać wyraźnie to działanie przedsiębiorcy, że, tak że manipuluje cenami. Prosto. To znaczy najpierw zawyżył cenę tylko po mhm. to, żeby ją potem promocyjnie Ale obniżyć. Ale i tak z drugiej strony trzeba to rozpatrywać jako korzystna rzecz. Ja ze swojej perspektywy, jak chcę coś kupić i widzę, że to jest droższe, a 30 dni temu było temu tańszę, e Tańsze, wie. dokładnie. Może Pamiętajmy. jeszcze przecenią, to ja się chwilę... Jasne. Dokładnie, to jest, to jest takie ograniczające, bo faktycznie manipulacja, w, szczególnie w momentach bardzo dużych promocji, czyli wyprzedaże wakacyjne albo... Nie z, wiemy, magiczny z, Black Friday. Black czy... Friday, dokładnie. To są takie dni, kiedy faktycznie przedsiębiorcy sprzedający bardzo manipulowali cenami, podwyższali na kilka dni cenę, ażeby wywołać wrażenie, że faktycznie obniżka i okazja jest na tyle duża, że warto w tym momencie się zdecydować, a tak faktycznie nie było. I ta dyrektywa spowodowała taką przejrzystość tych cen. Zobligowała przedsiębiorców Dokładnie. do... Nie spowodowała, niestety z przykrością trzeba stwierdzić, że zapisy tej dyrektywy nie są jeszcze w, w całości przez sprzedawców wprowadzone w życie. Bardzo często zdarza się jeszcze i to łokik na to podkreśla. Wielu przedsiębiorców w dalszym ciągu albo nie informuje o tych najniższych cenach, albo robi to w sposób błędny, bądź też świadomie manipuluje tymi cenami w ten sposób, żeby właśnie ukryć praktyki, o których tutaj wspomniałaś. Tak? Ja myślę, że po prostu sklepy wykorzystują to, że sprzedaż i zakupy to są przede wszystkim emocje, więc na Oczywiście. tych emocjach starają się bazować. Ty, Piotrze, wspomniałeś o tej kwestii związanej z porównaniem gramatury i potem wyborem odpowiedniego produktu, żeby wiedzieć dokładnie, za co konkretnie płacę, czyli nie produkt do produktu, tylko. Te 100 gram tej czekolady, czy faktycznie y, y, ma się jakoś do tych 100 gram innej czekolady. A chciałbym Was właśnie zapytać o kwestię tej gramatury, bo przy okazji inflacji bardzo często było słychać o takim zjawisku downsizingu, czyli celowo producenci obniżali jakby. Kupowanie powietrza. Dokładnie. Tak, w dużym tak, skrócie. Tak, płaciliśmy tyle samo, cieszyliśmy się, że cena się nie zmieniła. No to natomiast to pakowanie... właśnie... Dokładnie. Czy to takie... jest w ogóle legalne? Yy, tak. Jest to praktyka niezabroniona, o ile nie wprowadza konsumentów w błąd. I teraz wprowadzić konsumenta w błąd można tutaj na dwa sposoby. Pierwsze jest takie, zdarza się na przykład, że pewna partia towarów zostaje według starej gramatury, część jest według nowej gramatury, tak? I cena zostaje ta sama, bo sklep musi wyprzedać starą partię towaru, a nową partię sprzedaje już po tej... Tożsamej cenie, ale jest inna relacja ceny do wagi. I tutaj, jeżeli taka praktyka jest wykonywana, faktycznie jest to wprowadzenie konsumenta w błąd i to jest działanie nielegalne. Natomiast samo to, że ta czekoladka nagle ze 100 gram robi się 80, 75 i tak dalej. No, nie jest to działanie zabronione. Tak obrazując. Zabronione jest działanie takie, że jest jedna cena: jest 5 zł za żółty ser, przy gramaturze za opakowanie 150 gram i 135. Mhm. Tego nie mogą robić przedsiębiorcy, bo faktycznie jest to wprowadzanie w błąd danych konsumentów. I to jest zabronione. Natomiast zmniejszanie. Tego sera do 30, 135 gram za tą samą cenę, no jest dopuszczalne, także bądźmy świadomymi konsumentami zwracajmy uwagę na gramaturę, bo to, że cena nie uległa zmianie w obecnej rzeczywistości, to nie znaczy, że kupujemy ten sam produkt, który mogliśmy kupić wcześniej. I na, idąc dalej, nie mamy my jako konsumenci żadnego ruszczenia, na przykład do sprzedawcy czy producenta, że oto nasz produkt. Powinniśmy kupić w tej samej gramaturze, w tej samej cenie co kiedyś. Liczy się to, jaka oferta została w tym momencie zaproponowana. I tutaj, a propos ceny i oferty, też jedna rzecz, która bardzo często pojawia się, szczególnie w przypadku galerii handlowych, myślę, że zgodzisz się ze mną. Oj, tak tak. Zwana rzecz z wystawy. Jeżeli na wystawie dany produkt został opatrzony daną ceną, to chociażby sprzedawca nie chciał, jeżeli wystawił coś i opatrzył to ceną, to sformułował wobec konsumenta ofertę. I wystarczy, że konsument przyjdzie i powie tak, ja chcę kupić tę rzecz w tej cenie. Czyli przyjął tą ofertę, Czyli przyjął na, ofertę takich na takich warunkach, jak zostało to wystawione, sprzedawca nie ma prawa odmówić zawarcia takiej umowy, chociażby byłaby dla niego niekorzystna. Czyli ten sam case, który jest na paragonie od biedronki. Tak, że jeżeli udowodni mhm. konsument, że uznał ten ser. Y nie wiem czemu, chyba jestem głodna, bo tak mi jest żółty ser chodzi po głowie. Ehm, że udowodni, że ten ser został opatrzony ceną 5 zł, a on w rzeczywistości został nabity na kasę za 7 zł, to on ma prawo kupić ten ser za 5 zł. Natomiast w, w przypadku, nie wiem, garsonki, która leży na, na manekinie yy, na wystawie. To jest bez sera. Nie, jeżeli... Bez sera. Tak, oczywiście. Natomiast jeżeli mamy cenówkę przy, tej, przy tym manekinie i wisi tam, nie wiem, marynarka, garstok, cokolwiek innego, mamy... Nawet z błędu pracownika. Tak, ale nie można zastrzec, że to jest nie na sprzedaż, jeżeli to nie zostało wyraźnie wskazane. Czyli jeżeli ja chcę rzecz z wystawy i ona jest opatrzona ceną, przedsiębiorca musi mi ją sprzedać. Czyli już tak naturalnie weszliśmy w temat... Y Roszczeń i tego, co klient, co konsument może zrobić, kiedy na przykład towar nie zgadza się ze stanem, który jest w opisie tej oferty albo nie zgadza się z ceną. No i właśnie, co, co w takiej sytuacji, kiedy zakupiony produkt zawiera wady, co taki klient może zrobić? Przede wszystkim nie bójmy się, że nie mamy paragonów. To jest kluczowy element. Ja jako zakupocholiczka, muszę stanąć w prawdzie. A cały czas pokutuje tak, że cokolwiek się kupuje, to ta uprzejma pani czy pan zawsze proszę Oczy... zachować paragon, oczywiście. bo jakby coś nie... Ale to, to, to wynika jest... z dwóch rzeczy. Zwróćcie uwagę, że to jest... Ale mhm. naprawdę ta, ta, to pokutujące wrażenie, że bez paragonu nie jestem w stanie ani zareklamować rzeczy, ani zwrócić jest... obserwując od tego, że oczywiście wielokrotnie Łokich się o tym wypowiadał, to jest klauzula niedozwolona... W regulaminach sklepu, natomiast y, trzeba mieć świadomość, że paragon jest y, wyłącznie, dowodem, wyłącznie dowodem, zawodem, dowodem zakupu. Natomiast każdy sklep ma swój paragon. Więc jeżeli jesteśmy w stanie wskazać dokładnie, w którym momencie kupiliśmy daną rzecz, to I możemy y zrobić to dowolnym środkiem. Może to być, na przykład, nie wiem, wydruk z y, y, przelewu bankowego, nie wiem, że płaciliśmy kartą, więc mamy zakup kartą tego i tego. Świadek. Dnia. Świadek. Y, y, nie wiem. W przypadkach skrajnych ostatnio zdarzyło mi się reklamować y, usługę y, No inni. Gdzie wprost sięgaliśmy do zapisów monitoringu stacji benzynowej, żeby sprawdzić, że faktycznie tego dnia ja byłem i dokonywałem tego i korzystałem. I, i tu chodziło o, o kwestię reklamacji, bo tam nieprawidłowo nabiło się na, na karnecie. Więc środek dowodowy po stronie konsumenta jest dowolny i nie jest tak, że przedsiębiorca może nam nakazać wykazanie tego w jakikolwiek inny sposób. To teraz, jak mówisz o tym, Piotr, to mi też. Pewna lampka się zapala, no bo też bardzo często pokutuje takie przekonanie, że można reklamować tylko towary. Ale jak widać czynienia jest pewnego rodzaju usługą i jak Oczywiście. najbardziej też nam takie same prawa mhm. przysługują. Ale to powiedzmy trochę więcej o, o reklamacji, tak, bo, bo to jest taki środek. Pierwszy, który klient może zastosować, żeby, jeśli towar jest sprzedany niezgodnie z tym, co w opisie widniało, to, to co w takiej sytuacji? Może Jedną zrobić? rzecz cofnę się, jak gdyby mhm. przed tą reklamacją, bo to, to, to przeświadczenie jak gdyby bardzo pokutuje. Jest, czymś innym jest zwrot czyli w ujęciu formalno-prawnym, tak? odstąpienie, od, od, odstąpienie umowy. od umowy i to jest prawo, które, które jest, to nie, to nie jest związane z reklamacją. Jeżeli ktoś kupił w sklepie stacjonarnym za małe buty, to może zwrócić, ale tylko w przypadku, jeżeli taki zwrot przewiduje sklep. Jeżeli natomiast, to wynika ze zwrotu, tak, i to jest zwrot umowny wtedy. To jest zwrot umowny. Wynika najczęściej albo z regulaminu sklepu, albo z jakiejś tam oferty, którą przedsiębiorca kieruje do kupującego na zasadzie też polityki handlowej. Jeżeli nawet kupisz w moim sklepie stacjonarnym, masz prawo to zwrócić. Zwrot ustawowy wynikający z ustawy o prawach konsumenta jest tylko w przypadku, kiedy umowa zawarta jest poza lokalem przedsiębiorstwa na odległość. Czyli zakupy w sieci Tak, sieci pojętej. telefoniczne. i, i to, to przyzwyczajenie, to przyzwyczajenie osób, no bo w, w, wielkie m, koncerny jak gdyby przewidują taki, taką możliwość zwrotu żeby zachęcić klienta natomiast no pani Grażynka która prowadzi stoisko albo ma mały sklepik w rynku no, nie musi uwzględniać zwrotów ona natomiast musi uwzględnić reklamację, jeżeli produkt nie spełnia parametrów o których był kupujący A to jest bardzo zapewniony. ważne co mówisz bo rzeczywiście Dokładnie. Nawet sam tak myślałem, że to jest po prostu obowiązek w ustawie prawny, gdzieś zwrotu. A regulami to jest jednak wewnętrzne gdzieś Tak, roz... i ta, takie sklepy typu H&M, reserve, oni sobie mogą pozwolić na zwrot. Natomiast no, pani Grażynka prowadząca butik na rynku, no nie, nie zawsze ma obrotu, nie ma żeby takiego była, obrotu, żeby mogła zaryzykować, sobie tak, zaryzykować, zaryzykować to, zaryzykować. Że, że klient. Dokona zwrotu tym Także bardziej. Że... Czytajmy mhm. czytajmy te karteczki, proszę o przemyślane zakupy, zwrotów nie przyjmujemy, żeby właśnie nie było takich nieprzyjemnych sytuacji. I tak jak, tak jak tutaj słusznie zauważasz, jest to tylko i wyłącznie dobra wola sprzedawcy, że on chce wobec konsumenta takie dodatkowe uprawnienie zastosować, zastosować jakby dać klientowi dodatkowy, dodatkową motywację do tego, tak możesz u mnie kupić, nawet jak Ci się to nie spodoba. Możesz zwrócić. Możesz no to, to jest zwrócić. taki benefit, i taki oczywiście kolejna, mhm. kolejna akcja marketingowa. Natomiast jeżeli coś z produktem jest nie tak, jeżeli but się rozkleił, a nie jest tylko po prostu niewygodny, no to są roszczenia e, reklamacyjne, e, reklamacyjne tak? I w tym momencie reklamacja e, możemy albo zastosować prawo rękojmi, która wynika z kodeksu wprost i jest wprost uregulowana, jakie parametry musimy spełnić i jakie wymagania, e, jakie parametry musi spełnić produkt, ażeby nie podpadał pod reklamację, albo mamy gwarancję, czyli dokument, e, taką ochronę udzieloną bezpośrednio przez mogła producenta. Mogłabyś bardziej na przykładzie to jakoś przedstawić, no bo dla przeciętnego konsumenta rękojmia, gwarancja Albo to jest to samo, albo nie znaczy to samo. Weźmy sobie tego buta, tak? No bo zaczęłaś od... mów, mhm. mów, mów o teorii, Możemy ja powiem z, z praktyki, praktyki tak? tak? tak. <laughs> Jeśli weźmie... Rękojmia jest to jakby instytucja, która wskazuje na to, że kupując daną rzecz, kupujemy ją zgodnie z zapewnieniami. Równie dobrze mogę, sprzedając tobie cokolwiek, mogę powiedzieć, tak, to jest uszkodzone. Miej tego świadomość. Ale jeżeli ja Tobie sprzedaję produkt i w założeniu jest to produkt pełnowartościowy, to jeżeli on się okaże nie być produktem pełnowartościowym w chwili, kiedy ja Tobie to sprzedałem, czyli w chwili przejścia włas prawa własności, jakby powiedział fachowo prawnik, to wówczas możesz powołać się na tę wadę. Mm. Że dany produkt jest niezgodny z tym, co, co ja Cię zapewniałem jako sprzedawca. Czyli ręczyłem, że to jest na tak. Pewno okay, ręczyłem, że to jest, jest ok, że to nie zawiera wady fizycznej lub wady prawnej. Do, do tego, czym jest jedno, a drugie, to możemy zaraz, zaraz przejść. Natomiast w przypadku gwarancji, ja jako sprzedawca gwarantuję Tobie, że w okresie, o którym powiem, to może być rok, dwa, dziesięć, sto lat, rzecz będzie nadal nadawała się do użytku i zachowa swoje cechy. I to najłatwiej widać na samochodach. Kiedy kupujemy samochód nowy, najczęściej najłatwiej jest skorzystać właśnie z gwarancji. Przez to, że skracamy ten obieg realizacji roszczeń. Jeżeli klient jest niezadowolony, niezadowolony. Jeżeli coś jest nie tak, samochód nie spełnia oczekiwań albo parametrów, które zostały ustalone w zamówieniu i dostajemy samochód z jakąś wadą, to yy, dealer, który nam sprzedał, yy, jak gdyby najczęściej uznaje, że to jest roszczenie gwarancyjne, bo w tym momencie on skraca obieg, kieruje to roszczenie bezpośrednio do importera i mm, przeprowadzamy naprawę gwarancyjną albo ewentualnie weryfikację gwarancyjną. Natomiast mm, i to jest takie najbardziej obrazowe, że jak przyjeżdża, kiedyś miałam i teraz przykład, y, miałam klienta, który y, była wada fabryczna samochodu polegająca na tym, że jak włączał podgrzewanie szybki było, przepięcia były elektryczne. Jak, jak w, w, włączał podgrzewanie szybki, to się wyłączał zapon. No i niestety no, albo były jedziesz, sytuacje, albo, albo jedziesz, Wyborna albo grzejesz, tak? Więc to no, przy takiej któryś, w którymś momencie faktycznie stwarzało to na tyle duże zagrożenie dla jego życia, zdrowia, jego i rodziny. Bezpieczeństwa. I bezpieczeństwa, że, i bezpieczeństwa uży ruchu. tak, że został ten samochód po prostu wymieniany na nowy i zweryfikowano, że to jest faktycznie wada fabryczna danej partii. Natomiast w momencie rękojmi naj, naj, najłatwiej dla mnie kojarzy się rękojmia, że kupuje się samochód używany. Czyli sprzedający wskazuje, jakie elementy um, szwankują w danym samochodzie. Albo tego nie robi. Albo tego nie robi. Czyli I, klasycznie Niemiec płakał jak sprzedawał. Dokładnie tak, i tylko do w niedzielę. Dokładnie, dokładnie. Natomiast jeżeli, jeżeli okaże się, że faktycznie ta wada występowała, y, no to nam przysługuje uprawnienie do sprzedającego o to, żeby obniżyć cenę. Obniżyć cenę, a jeżeli samochód faktycznie ma tak istotną wadę, że jest nie da się z niego nie korzystać, da się z niego korzystać y, to... od razu mi się z tym wózkiem kojarzy to można od umowy odstąpić no bo nie da się wymienić na nowy no bo nie ma takiego produktu I to odstąpienie no bo... będzie się wiązało ze zwrotem Tane. z uznaniem, tak. że umowa nie została zawarta Dokładnie. więc zwrot To świadczeń. klasyczne wymienienie się roszczeniami to, ten przykład, o którym powiedziałaś tego nowego samochodu na, tej, na kanwie tego można pokazać, że uprawnienia z rękojmi gwarancji czasami się pokrywają, a czasami są całkowicie rozbieżne i zwróćmy uwagę na taką sytuację jeżeli okaże się, że mamy nowy samochód, w którym po roku zepsuje się jakaś część, on nie miał wady fabrycznej. Po prostu ta część w wyniku naturalnego zużycia się rozpadła. Natomiast ale producent, to tak nie zawsze jest, ale kontynuuj. Przy, zało przy założeniu, przy założeniu że, że to nastąpiło w wskutek zużycia, tak? Producent zapewnił mnie, że to się nie zużyje. Zużyło się. Ja mam prawo skorzystać z gwarancji, ale nie mam prawa skorzystać z rękojmi, dlatego że ta wada nie istniała w chwili przeniesienia własności. Czyli zakupu tego samolotu. Tak. Natomiast w przypadku tym, o którym ty mówiłeś, że jest to wada fabryczna tego, tego urządzenia, tego zespołu, jakichś tam urządzeń do podgrzewania szyby i połączenia tego z zapłonem, to tutaj mamy i możliwość skorzystania z rękojmi, i możliwość i z skorzystania z gwarancji. Natomiast... Dobra, to ja może już tak ukrócę uh -huh. ten wątek, bo skupiliśmy się na motoryzacji, a myślę, że częściej jednak kupujemy inne rzeczy niż samochody, aczkolwiek ten wątek bardzo uh -huh. ważny był i super wyjaśnił kwestię można... różnic. Uh -huh. Ale chciałbym was zapytać o tą kwestię, kiedy faktycznie towar zawiera wady, decydujemy się na reklamowanie tego towaru, to dwa aspekty. Ile czasu ma Przedsiębiorca, żeby taką reklamację rozpatrzeć i kto ponosi koszt tego, że no ja kupiłem ten towar i teraz muszę go dostarczyć, żeby on sprawdził, czy rzeczywiście należy tą reklamację uznać. Yy, no i jakoś muszę go mu przekazać ten, ten wadliwy towar, według mnie. W przypadku yy, zgłoszenia reklamacji przyjmuje się, że jeżeli w ciągu 14 dni reklamacja nie zostanie rozpoznana przez. Yy, 14 przez... dni kalendarzowych pamiętajmy tak, cztere... o tym. Nie ma czegoś takiego jak dni robocze. 14 dni kalendarzowych jeżeli reklamacja. Nie zostanie rozpatrzona, uznajemy, że jest zasadna. Czyli w ciągu tych dwóch tygodni odpowiedź musi nastąpić, jeżeli przedsiębiorca chce się obronić przed naszymi roszczeniami. I dotrzeć do kupującego, zgłaszającego reklamację, tak? Czyli w nie jest terminie. na przykład wystarczające, że on y, 14 dnia sporządzi odpowiedź pisemną i ją wyśle do nas. Liczy się termin, w którym my tę odpowiedź faktycznie, y, faktycznie otrzymamy. Jeżeli zaś chodzi o termin, z którym możemy powołać się na y, Rękoimie przyjmuje się, że w przypadku ruchomości, czyli takich normalnych rzeczy, które kupujemy, jest to okres dwuletni. Natomiast w przypadku nieruchomości, bo przecież jeżeli kupimy dom, to on też może mieć wadę, jest to tak samo objęte rękoimem, jak w przypadku takich podstawowych zakupów, jest to okres pięcioletni. No to jest istotne, no bo nie wszystkie wady są widoczne na pierwszy rzut oka, nie? więc ten termin taki wydłużony daje nam tą. Gwarancje, żeby zastosować rytmy. Co ważne, jeśli <noise> jesteśmy konsumentem, to mamy jeszcze coś takiego, jak domniemanie, istnienia wady już w chwili przejścia własności rzeczy. Jeżeli ta wada ujawni się w przeciągu pół roku, dobrze mówię? Tak, pół roku jest. Tak. Od momentu, w którym nastąpiła sprzedaż, to przyjmujemy że ta wada istniała już w chwili, w chwili dokonania sprzedaży i to przedsiębiorca musi nam udowodnić, że było inaczej. A w przypadku, bo wspominaliśmy, reklamacja nie dotyczy tylko towarów, ale również usług. W przypadku umowy dzieła, czyli jak ktoś nam wykonuje taras w tym okresie, to mamy rok na zgłoszenie od dnia wydania dzieła, albo od momentu, kiedy miało to dzieło. By, być wydane. Mhm. Tak? Więc to też pamiętajmy, że przy usługach liczymy od momentu otrzymania danej, danej rzeczy. To jeszcze chciałbym pociągnąć ten wątek dotyczący odstąpienia i wypowiedzenia, bo bardzo często mhm. konsumenci uznają te dwie rzeczy jako tożsame. Ale jeszcze tylko, tylko przypomnimy o tym, o kosztach. Kosztach tak, związanych, o mhm. kosztach zwracania. Jeżeli dany, dany przedsiębiorca, dany sprzedający jak gdyby nie wskazuje, że, jego koszt, że koszty dostawy danego towaru są po jego stronie, to niestety kupujący w momencie zwracanego takiego towaru musi się liczyć z ponoszeniem tych kosztów przy odstąpieniu. Przy odstąpieniu Natomiast tak? przy reklamacji, jeżeli powołujemy się na imię, koszt obciąża sprzedającego. Nawet jak przy pierwotnej transakcji koszt wysyłki był po naszej stronie, to tak, i tak, no to, bo tutaj, przy reklamacji... tutaj do mnie mówimy, że kupujemy rzecz wolną od wady, mhm. więc jeżeli rzecz faktycznie posiada wady, no to koszt... Y do jakby Zaspokojenia tego roszczenia, czyli to odesłanie, ale też idąc dalej, nie tylko odesłanie, ale na przykład, jeżeli idziemy dalej i okaże się, że będziemy musieli sądować się o na przykład zwrot odszkodowania, to koszty procesu, czy też koszty pełnomocnika profesjonalnego, jeżeli zatrudnimy prawnika przy tym, przy tym zdarzeniu, również wliczają się w, w te koszty, które ponosimy w związku z wadą danego towaru. To znowu płynnie przeszliśmy do tematu związanego właśnie z tym formalizmem, odnoszącym się do tego, jak możemy. Te prawa swoje kwestionować, no bo powiedzieliśmy sobie o reklamacji, o tym, że to przedsądowo można załatwić, no ale pewne są takie sytuacje, które zmuszają nas do tego, żeby już formalnie wytoczyć pozew przeciwko takiemu przedsiębiorcy, sklepowi. Czy jeszcze są jakieś inne formy pomocy, jakieś instytucje, które mogłyby nas w takiej sytuacji wesprzeć, kiedy ewidentnie nasze prawa jako kupujących są łamane? możemy zwrócić się do rzecznika konsumentów bądź też do, do miejskiego, że powiatowego rzecznika konsumentów bądź też skierować sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który może rozpatrzeć to albo indywidualnie z punktu widzenia naszej skargi, albo jeżeli e, wiąże się narusza, narusza interesy, bądź też wiąże się z nieuczciwą praktyką rynkową, wtedy Urząd na postępowanie i wtedy może niezależnie od naszych roszczeń e, ukarać takiego przedsiębiorcę karą administracyjną za właśnie to. Jest przed... jakiś taki formalny katalog spraw? Którzy właśnie ci miejscy i powiatowi i rzecznicy się zajmują, czy tam po prostu każdy konsument. Które czuje się jakoś oszukany przez przedsiębiorcę może do nich Wiadomo, wystąpić? że to jest w, w pierwszym momencie no, są parametry, które muszą zostać spełnione w zakresie interesu danego konsumenta albo e, interesów zbiorowych konsumentów. I to jest weryfikowane, no, no raczej kazuistycznie, tak, no, bo ustawa o ochronie konsumentów, e, konkurencji konsumentów jest ma tak szeroki e, wachlarz. E, i otwarty katalog spraw, którymi się zajmuje, że to zależy od indywidualnej sprawy. Natomiast widząc sprawy, którymi zajmuje się Wokik, jak też kary, które są wymierzane za wprowadzanie błąd co do pochodzenia owoców, oczywiście Geronimo Martins skład, skład ubrań, Lawart również dostał. Jak gdyby wszelkie z małej sprawy, która gdzie zdenerwowany klient zwraca się o pomoc, może naprawdę zostać to zweryfikowane przez y, m, rzecznika. Y, czy przez urząd? Y, y, jako? Przy, przez urząd jako naruszenie zbiorowych interesów. No bo jak gdyby suma, suma tych przypadków może dotyczyć wielu osób, tak? I od tego są te urzędy. I rzecznik finansowy, wspomnieliśmy o rzeczniku finansowym, nie, jeszcze nie, jeszcze nie który m, no, jak złoto weryfikuje właśnie uprawnienia. On, no, z mojej perspektywy najczęściej się e, weryfikuje uprawnienia kredytobiorców, czy zostały one naruszone, i on naprawdę realnie pomaga, ponieważ on zwraca się ze sprawami, gdzie no, już wszyscy rozkładali ręce. Tak jak składał, jak gdyby z jego inicjatywy powstało, zostało wszczęte postępowanie dotyczące tego, że przy nakazie zapłaty, przy postępowaniu egzekucyjnym, bo to już było przy postępowaniu egzekucyjnym, rzecznik finansowy zwrócił się z zapytaniem, czy na tym etapie również powinny być weryfikowane, czy w umowie z, z, doszło do naruszeń i. Czy są jakieś niedozwolone jakie postanowienia umowne, dokładnie. na które może powołać się konsument na etapie już egzekucji, jeżeli nie mógł tego zrobić. I faktycznie z wcześniej. jego wniosku to. Postępowanie zostało wszczęte, i uznano, że również na tym etapie, takim bardzo późnym, mogą być weryfikowane te, te klauzule abuzywne. I, I co więcej, że powinny być one weryfikowane przez sąd na każdym etapie, co też przerzuciło trochę ciężar dowodowy i takiej inicjatywy na sąd. To jeszcze o jedną rzecz chciałbym Was zapytać: o kwestię e, kupowania rzeczy używanych. Modne są wszystkie te witryny Vinted, OLX i tak dalej. Czy tutaj ten konsument, kupując od innego konsumenta, ma podobne prawa, czy ta cała ochrona jest tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z przedsiębiorcą po jednej stronie, a z konsumentem po drugiej? No Ja jako bardziej doświadczona w, w świecie Vinted, jeśli mogę, chyba, nie, chyba że masz jakieś ja doświadczenie. Nawet nie, ja nawet nie śmiem aspirować, nie. To Vinted jest um, bardzo ważny, Element informacji i opisu produktu. I to jest też istotne w kontekście mm, informacji, które każdy sprzedający powinien dawać kupującemu, że kupujący musi wiedzieć dokładnie, co kupuje. Jeżeli coś zostało w jakikolwiek sposób y, zatajone, albo zostały wskazane inne właściwości niż dany produkt ma, to w tym momencie możemy reklamować. Natomiast w przypadku rzeczy używanych, jeżeli ktoś. Y, y, celowo zataju, czyli zostało opisane jako fenty, stan bardzo, stan bardzo dobry, fenty albo nie, fenty to akurat jest zabronione przez Vinted, ale jeżeli ktoś wskazał, że futro jest na przykład naturalne, a jest sztuczne, no to w tym momencie możemy zareklamować, możemy odstąpić od umowy, możemy żądać obniżenia ceny. Natomiast jeżeli opis się zgadza jeżeli rzecz po prostu nam się nie podoba wizualnie a jest zgodna z opisem, no to w tym momencie nie mamy roszczeń do, kupujące, do sprzedającego, a żeby coś z tym produktem zrobić, możemy ewentualnie odsprzedać dalej. Pamiętajmy o tym, że jest to y Transakcja bardzo często między dwoma osobami, które nie są przedsiębiorcami. Także inaczej rozkłada się na przykład ciężar dowodu. Nie ma to, o czym mówiłem, że powołujemy się na ten okres półroczny do mniemania, że wada istniała w chwili przejścia. To jeżeli kupimy rzecz z wadą i nie wykryjemy jej od razu, to my musimy udowodnić jako kupujący, że ta wada istniała w chwili przejścia rzeczy. Bo to tutaj już nie mamy elementu mhm. gwarancji. To jest tylko i wyłącznie to, czy dana wada była w, istniała w chwili tego, w, chwili momen w momencie, w którym dochodziło do sprzedaży. I czy zostało to opisane w ofercie? że ktoś... eee, Czy zostało opisane, czy nie? Bo nawet jeżeli nie zostało opisane w ofercie, a e, mamy do czynienia z wadą, która, e, której nawet sprzedający był nieświadomy, e, to rękojmia nadal obowiązuje. Rękojmia co prawda nie ma charakteru absolutnego, ale no, odwołując się na przykład do tego tematu motoryzacyjnego, jeżeli kupimy używany samochód, w którym coś ulegnie uszkodzeniu, znaczy inaczej uszkodzenie będzie istniało w chwili przejścia, a uwidoczni się to po dwóch, trzech dniach od momentu, kiedy ten samochód kupiliśmy, no to nadal możemy powoływać się na to, prawo, na to prawo rękojmi nawet jeżeli kupujący nawet jeżeli sprzedający nie wiedział o tym, że ta wada istniała. A jeszcze od zakupy Vinted OLX, bo to też jest zakup na odległość yy, poza lokalem. No, przedsiębiorstwa tam nie ma. Tak, tylko że te ta sprzedaż na odległość dotyczy tylko, tylko przedsiębiorstw. Natomiast tutaj mamy do czynienia z dwójką konsumentów, osób fizycznych, pamiętajmy, że to są rzeczy w, w znakomitej większości powinny być używane, żeby nam nie weszło tutaj podatek od wzbogacenia, czyli uwaga na sprzedaż prezentów, które otrzymaliśmy yy, i nie przetrzymaliśmy w domu. Pół roku, tak? tak, tak? To jest to, zasada, że jeżeli nie przetrzymam pół roku, no to a propos prezentów się. komunijnych. No, to mamy na czasie. <laughs> tak. tak. I druga rzecz, pamiętajmy, że nasze zakupy od tego roku na wszystkich właśnie platformach sprzedażowych są ewidencjonowane kątem i wyciąg, podatkowym. tak? I wyciąg z zestawienie tych transakcji jest przesyłany do Urzędu Skarbowego, co jest konsekwencją nadużywania takich platform, żeby zorganizować sobie całkiem dochodowe źródełko sklepów, właściwie z, z odzieżą używaną. Więc to jest, to jest istotne. Natomiast jeżeli, tak jak, tak jak Piotr wspominał, jeżeli ta rzecz ma takie elementy, które nawet sprzedający nie wiedział, nie wiem, jakaś poplamiona wewnętrzna podszewka albo coś się urwało, to Mamy roszczenie o obniżenie na przykład ceny. Nawet jeżeli sprzedającym jest osoba fizyczna. I nawet jeżeli tej wady nie ukrył, bo na przykład nie był jej świadomy. Dokładnie. Czy to są konkretne uprawnienia? A jeszcze jeśli chodzi o ten zakup na odległość i to odstąpienie, bo tutaj rozumiem, że po prostu nie trzeba podawać jakichś konkretnych powodów, dlaczego chcemy odstąpić od tej transakcji, tej umowy. Może przyjść wszystko ok, ale nagle nam się odwidziało, że jednak. Ta czerwona bluzka była lepsza od tej niebieskiej, która przyszła. Rozumiem, że jak kupujemy to od przedsiębiorcy, to możemy z tego prawa odstąpienia skorzystać bez podawania żadnych powodów, dlaczego chcemy jasne, odstąpić. Jasne, to jeżeli jest to relacja konsument-przedsiębiorca, tak, tak, wówczas tak, mamy już... prawo odstąpienia. Zobaczmy, jakie było źródło tego wprowadzenia tego do systemu prawnego. Jeżeli kupujemy na odległość, nie mamy możliwości zweryfikowania towaru kupujemy tylko obrazkiem tak no mm. nie wiemy jaki nie wiem to jest materiał co jak należy co przyjdzie jakiej jakości abstrahując od tego czy to będzie wadliwe czy też nie no tak jak mówisz może się okazać że zielona będzie lepsza niż, niż czerwona co jest istotne w przypadku odstąpienia przyjmujemy że oddajemy rzeczy których nie użytkowaliśmy jeżeli, Więc nie ma możliwości pójścia na wesele w danej sukience i odstąpienia w, albo na kumulę. Tak. I wtedy, <grym> wtedy taki przedsiębiorca, jeżeli dostanie rzecz, po której widać, że była Użytkowano. używana, była użytkowana, wówczas może uznać, że nasze odstąpienie jest nieskuteczne i wtedy nie odda nam pieniędzy. Słyszałem o bardzo ciekawym przypadku rozpoznania właśnie takiego sporu na, na kanwie prawa odstąpienia. Pani była na tyle niefrasobliwa, że dała się sfotografować w sukience, którą zamierzała zwrócić na zasadzie od, odstąpienia od umowy i wrzuciła to na swoje własne media społecznościowe. Szachmat. No, przykro mi nie. bardzo, nie, nie może wtedy pokazać, że już nie użytkowała tej, tej rzeczy, więc tutaj prawo odstąpienia nie zachodzi. I też istotne przy tym w kontekście odstąpienia jest różnica, bo to też jest mylone bardzo, że odstąpienie to jest Instytucja prawa, która powoduje, że się uznaje, że tej umowy nigdy nie było. Natomiast wypowiedzenie umowy to jest zakończenie danego stosunku prawnego, czyli zakończenie danej umowy, ale nie uznaje jej się, że ona jej nigdy nie było, tylko że ona kon była kontynuowana, że ona była przez pewien czas trwała, yy, tr przez pewien czas trwała. I yy, w pewnym momencie strony się po prostu rozchodzą. I to jest, to jest zasadnicza różnica. I tutaj Mam... już jakieś powody trzeba. Dokładnie, w przypadku tak. wypowiedzenia trzeba podać konkretne powody. <laughs> Bardzo tak, często jest to w przypadku e, świadczenia usługi. Tak na przykład, nie wiem, mamy jakąś subskrypcję czy coś jakiego innego. Gdybyśmy uznali odstąpienie, uznalibyśmy, że ta umowa nigdy nie została zawarta. E, co za tym idzie, teoretycznie powinien nam przysługiwać zwrot całości środków. W przypadku wypowiedzenia, no nie możemy żądać zwrotu środków za tę część umowy, Które, z jest, w której korzystaliśmy. Tak, gdzie ta umowa już była wykonywana. E, co jest ważne, jeżeli chodzi o prawo odstąpienia. E, Przedsiębiorca musi nas o tym poinformować, że my jest, mamy to prawo odstąpienia. Jeżeli tego nie zrobi, e, idą za tym bardzo daleko idące konsekwencje, tu w szczególności jeżeli chodzi o termin odstąpienia. Ustawowy termin odstąpienia, co do zasady, to jest 14 dni od momentu, kiedy weszliśmy w posiadanie danej rzeczy. I tu bardzo ciekawy przypadek, na, e, też motoryzacyjny. E, Nabyt został, nawet nie tyle nabyty, ktoś zawarł umowę e, najmu długoterminowego takiego samochodu. I tutaj, w, w odniesieniu do tej umowy, również przysługiwało konsumentowi prawo odstąpienia, natomiast nie został o nim prawidłowo poinformowany. Pan użytkował samochód przez dwa lata i po dwóch latach złożył oświadczenie o odstąpieniu od tejże umowy. Przedsiębiorca, czyli ten dealer, który, który najmował mu ten samochód, oczywiście środków nie chciał zwrócić. Na, do jakich wniosków doszedł sąd? Sąd doszedł do wniosku, że jeżeli przedsiębiorca nieprawidłowo poinformował o tym prawie odstąpienia, to termin nie rozpoczął biegu. Więc te 14 dni się nie zaktualizowało. Konsument mógł odstąpić od umowy w dowolnym momencie. W każdym czasie. Tak, a tak jak słusznie zauważyłeś, odstąpienie powoduje, że, nie ma, że ta umowa nie nigdy się nie zrealizowała, więc następuje zwrot wzajemnych świadczeń. Ja Tobie oddaję samochód. Mi oddaj wszystkie środki, które Ci wpłaciłem z tytułu używania tego samochodu. I co jest istotne, w tym przypadku sąd stwierdził, że nie było ani ustawowych, ani umownych podstaw do naliczenia wynagrodzenia za korzystanie z tego auta. Ojej, Wobec ojej. powyższego ktoś za darmo miał przez dwa lata nowy co samochód. Co nam to przypomina? Tak, słowo wynagrodzenie za korzystanie tak, tak. to jest. Ale jeszcze druga rzecz, 14 tymi. dni odstąpienia od umowy, natomiast teraz celem ochrony osób. Które mają mniejsze rozeznanie, można odstąpić od zakupu garnków i kołdry, czyli te z... słynne pokazy. Tak. Tak. Jeżeli ktoś dostaje taką ofertę na wycieczce, Albo, albo jakoś niezapowiedziana albo wizyta, nie w domu, w wizyta w domu, jakiś Wtedy czas jest 30 dni, więc y, mm, rekomendujemy zweryfikować, jakie nasze babcie, ciocie zrobiły zakupy w ostatnim czasie, żeby była możliwość jeszcze od konieczności zapłacenia za super ekskluzywne garnki. Tym bardziej, że ktoś może właśnie taką... Kołdra z wielbłądziej skóry <grym grym> dostać na komunie, więc <grym <grym tak, warto się zorientować. Tak, tak. że... I potem trzeba ją pół roku trzymać, więc lepiej zmieniać. Albo uważać, przed. czy kołdra nie jest za droga, jeżeli ją dostał w prezencie, no bo wtedy jeszcze wchodzimy w kolejny niebezpieczny podatek, czyli podatek od do, darowizny, tak? Aha, czyli darowizny, tak? Jeżeli taka kołdra będzie warta więcej niż 5700 zł, no to taki prezent musimy zgłosić do urzędu skarbowego. I go opodatkować. I to całkiem niemało, jeżeli nie jest tak to że też najbliższą rodziną. Ważna rodzinę. uwaga pierścionki zaręczynowe. Dziewczyny? Uwaga. Tak, to, że jest tańszy, to nie znaczy, że mniej kocha, tylko Dokładnie. po prostu przewidział. Dba, dba, dba. Tak. Mądry chłopak, nie Mądry chłopak. Słuchajcie, zmierzamy powoli ku końcowi tego naszego odcinka. To jeszcze chciałbym nawiązać do e formuły tego waszego kanału od wschodu do zachodu i zaprowadzi kancelarię w Poznaniu Piotr w Lublinie. Prawo w Polsce jest dla wszystkich takie samo, ale czy macie jakieś takie swoje doświadczenia, jakieś takie historie, które powodują, że no nieco inaczej prowadzi? Się spory sądowe na zachodzie inaczej na, na wschodzie? O czymś, o jakichś takich specyficznych sytuacjach, moglibyście powiedzieć? Zaczęły, zaczynają te historie nam wychodzić w momencie, kiedy faktycznie zaczynamy współpracować, Co? dużo rozmawiać. I nasze zdziwienie, że faktycznie tak się dzieje. Tak się dzieje. No jest. Znaczące, no bo trzeba też powiedzieć, że sędziowie są w tym momencie szkoleni w jednej szkole, więc młodzi sędziowie wychodzą z takim samym spojrzeniem na prawo. Szkółki, z jednej z jednego, szkółki, od jednych wykładowców mają ten sam jakby... Nawet nie tyle chodzi o prawo, co o sposób jego odczytywania. Tak, taką, sposób, taką narrację. Jakie orzecznictwo, z jakiego korzystają na bieżąco jeżeli Starsi chodzi... sędziowie no, mają coś takiego, że no, pewne nowelizacje u nich się nie przyjęło, więc ja miałam no, sprawę. Sędzia... zgodnie z doświadczeniem <grym> i tak, wiedzą, tak, tak. tak, a niekoniecznie Jest, z aktualnym nie... stanem prawnym. No, ale... No, to też trzeba się przyzwyczaić. Doświadczenia na sali, na sali sądowej powoduje, że no, się przyzwyczajamy jako pełnomocnicy do pewnych rzeczy. Ale ciekawe jest, u mnie nie ma, nie ma przesłuchania powodów informacyjnego. Natomiast w Lublinie rzeczą, w ogóle w apelacji lubelskiej, rzeczą niezwykłą jest to, że sędzia, nawet jeżeli nie wnioskujemy o to, żeby przesłuchać strony, to wzywa strony na rozprawę celem wysłuchania informacyjnego. Bądź też jeżeli my wnioskujemy o ten dowód z przesłuchania strony, który, jak wiemy, z kodeksu postępowania cywilnego jest tym dowodem ostatnim, który się przeprowadza, to ta strona i tak jest wzywana na pierwszy termin rozprawy. Czasami bardzo trudno jest wyjaśnić klientowi, po co on ma przychodzić na tę rozprawę dwa razy. No bo przychodzi na pierwszą i na ostatnią. To przesłuchanie niczym się nie różni. Musi powiedzieć to samo. Ona ma troszkę inną moc dowodową, ale sędziowie za każdym razem chcą tego klienta wysłuchać. Nie wiem, być może yy, jak to jedna stara sędzia, która już na szczęście odeszła z stan spoczynku, więc mogę o tym głośno powiedzieć. Powiedziała mi kiedyś. Sędzio. No tak, no. <laughs> to do, bardziej byli. doświadczona, nazwijmy no to właśnie. w ten sposób, ale odeszła z tam spoczynku na tyle dawno, że już można to <laughs> powiedzieć. Panie Piotrze, pan pamięta, znajomość akt, zaciemnia obraz sprawy. <laughs> e... Nie I'm wiem, tutaj... czy to był żart, czy ona faktycznie według, tego, według tej dewizy orzekała. Natomiast fakt jest faktem, że sędzia bardzo często żeby zaznajomić się ze sprawą, jakby poczuć klimat tego sporu, chce wysłuchać strony niezobowiązująco nawet, żeby wiedzieć, o co o co toczy się to, spór. Jak o tym mówisz, to wracamy do początku naszego programu, czyli to, że prawo jest rzeczywiście dla ludzi. I tak samo e, takie prawo formalne, które nam przysługuje, ale również realizacja tego prawa poprzez mm -hmm. obecność w sądzie, więc trochę mnie nie dziwi, że, że ci sędziowie starej daty rzeczywiście chcą poznać tą stronę, zobaczyć, z jakim problemem faktycznie do nich <laughs> występuje. No i myślę, że moglibyśmy tak jeszcze rozmawiać i rozmawiać, ale, bo tak jak sędziowie są przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, ja już się przyzwyczaiłem do Waszej obecności w dzisiejszym programie, ale jak wszystko ma swój koniec, także to jest ten moment, żeby zakończyć kolejny program prawie przy kawie. Bardzo serdecznie wam dziękuję za udział, za podzielenie się swoją wiedzą i za wiele historii, które mam nadzieję będą cenne dla naszych słuchaczy. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie do tego fantastycznego programu. Dzięki za zaproszenie, za możliwość przemiłej rozmowy i mam nadzieję wartościowej z punktu widzenia e, tych, którzy... Naszych odbiorców <laughs> Dziękujemy bardzo. To był program Prawie przy kawie. Wotum Finance Help.